Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siódme niekrawka. Tak się składa, że dzisiaj święto świętego Ignacego z Loyoli. Tego, który założył towarzystwo jezusowe, czyli jezuitów, inaczej mówiąc, i którego dewizą życiową było omnia ad majorem dei gloria, wszystko na większą chwałę Bożą. Również katecheza wygłaszana do parafii też to jest przede wszystkim na większą chwałę Bożą. I nie wierzę w przypadki, jestem pod tym względem, jak cały czas podkreślam, człowiekiem niewierzącym. Przypadków w życiu nie ma, są tylko znaki od Pana Boga. Skoro dzisiaj jest święto świętego Ignacego z Loyoli, a mamy rozważyć siódme przykazanie, to aż się prosi nawiązać do fundamentu ćwiczeń duchownych świętego Ignacego. No nie tu miejsce i czas, żeby omawiać fundament ćwiczeń duchownych. Na to się poświęca jakieś, można poświęcić cały tydzień jako lekcję. Ale niemniej zamierzam nawiązać do tego właśnie fundamentu. Co mówi fundament? Mówiąc w skrócie telegraficznym, iż wszystko, cokolwiek jest stworzone, cokolwiek istnieje, nie tylko na ziemi, ale w ogóle we wszechświecie, cokolwiek jest, Pan Bóg stwarza to specjalnie, imiennie dla Ciebie, dla każdego z nas, żeby to służyło naszemu zbawieniu. I dla Boga to my jesteśmy jakąś tam ludzką masą, jakimś tam człowiekiem bliżej nieokreślonym, nie wiadomo o co chodzi, ludzkością, nic z tym rzeczy. Nie. Dla Pana Boga jesteś Marcinem, Mateuszem, Michałem, Romanem i tak dalej. I On dla Ciebie konkretnie i dla mnie wszystko stwarza. Oczywiście po ludzku to by było niemożliwe. Tak dać, żeby każdego obdarować jednocześnie. Ale po Boże jest to możliwe. Pan Bóg to robi. Cokolwiek stwarza, to z myślą o każdym z nas, żeby służyło to naszemu zbawieniu. I tutaj odwołam się tylko do sprawy własności. Otóż ta sama rzecz. Czy to będzie jakaś sakiewka, czy pamiątka przechowywana w domu, czy kopalnia złota, nieważne, cokolwiek by to było. Ta sama rzecz ma służyć zarówno jej właścicielowi do zbawienia, jak i temu, który by tego pragnął, a jest pozbawiony. Jednemu i drugiemu ma służyć do zbawienia. Również i komuś, kto o istnieniu tego nawet nie wie, ale poprzez innych. To na niego też nie działa w jakiś sposób. Pośrednio wpływ. W każdym razie, jeżeli ktoś jest właścicielem nieprzebranych bogactw na przykład, to jest trudne zadanie, ale też to ma służyć do zbawienia. Ma się nauczyć odpowiednio tym gospodarować w taki sposób, żeby tym majątkiem służyć jak najlepiej innym. Nie ma się tylko bogacić, tylko skarbiać do siebie i przeliczać. Nie. On ma to traktować jako służbę. Ma tym majątkiem tak rozporządzać na chwałę Bożą i dla pożytku wielu bliźnich, żeby jak najwięcej ludziom pomóc, jak najwięcej ich podnieść ku Panu Bogu. To jest zadanie. Trudne zawsze. Z kolei ten biedak, który patrzy na bogactwo, taki łazarz, który leży wśród bogaczy, ten ma się nauczyć nie zazdrościć, obywać, bo takie jest z kolei jego zbawienie, jego zadanie. Ale każdego człowieka droga jest idealna w rozbraniu go, bo to Pan Bóg wytyczy. Jeżeli Pan Bóg coś daje, jakąś drogę życia, albo nawet dopuszcza, to ma w tym swój genialny, jedyny w swoim rodzaju i najlepszy dla nas pod słońcem zbawienny plan. Nie ma lepszej drogi zbawienia niż ta, którą Pan Bóg tobie w życiu daje.
ona jest najlepszą dla Ciebie. Nawet jeżeli Ciebie to boli, jeśli bardzo trudno sobie z tym radzić, ale to ma służyć Twojemu zbawieniu, nie tylko Twojemu, ale nie tylko. Dlatego już kradzież jest jakimś gwałtem zadanym Bożym prawem i to tym zbawieniem. Jeżeli kogoś pozbawia jego własności, to znaczy, że krzyżuję zbawienne plany Boże zarówno względem jego, tego właściciela, jak i względem mnie samego. I jeszcze najprawdopodobniej wielu innych osób, czego nie ogarniam, bo ma to jakiś wpływ pośredni, zły. Dlatego kradzież ma w sobie coś z morderstwa. Podobnie jak morderstwo krzyżuje Boże plany, sprzeciwia się zbawiennym planom Boże, uniemożliwia coś. I stąd jest wielka złość kradzieży za każdym razem. Można oczywiście kradzieże jakoś usystematyzować i to się robi, na przykład w praktyce spowiedniczej. Kiedy kradzież jest grzechem ciężkim, kiedy jest grzechem powszednim. Zależy to od materii, od wartości rzeczy ukradzionych. No tak. Dlatego się nie da wyliczyć dokładnie. W złotych, w groszach. To jest kwestia też pewnego wyczucia. Ale wartość jest przeliczalna nie tylko na pieniądze. Bo może być coś niewiele warte. Jakiś drobiazg. Breloczek. Albo jakiś zasuszony kwiat. Wartość materialna brzmi, że zero. Ale dla właściciela może być to ogromną, lecz przeogromną wartość emocjonalną, sentymentalną. Z tym się wiążą wspomnienia. Dla niego to może być świętość, jakaś pamiątka, niezmiernie cenna. I jeśli jego ukradniesz z tego, jeśli odbierasz to, no to... A jeszcze zdajesz sobie sprawę z tym, że może być do tego przywiązany, że może mieć to dla niego wielką wartość sentymentalną, to też popełniasz grzech ciężki. Poza tym zwróćmy uwagę na to, że kradzież to nie tylko przywłaszczenie sobie czegoś, czyli uczynienie czyjejś własności jak gdyby swoją własnością, zabiorąc dla siebie. Ale w ogóle wszelkie pozbawienie własności, nawet chwilowe, właściciela. Wszelkie uniemożliwienie korzystania ze swego, zgodnie ze swoją wolą. Nawet jeżeli coś schowasz, oczywiście we woli, bez wiedzy właściciela, no nie mówię o żadnym, czy o czymś takim. Kradzież również występuje wtedy, kiedy ktoś coś zabierze, zrekompensuje finansowo. Znam takie przypadki. Jak w czasie wakacji były zorganizowane jakieś spotkania, sympozja w akademikach, zjeżdżali się ludzie po studiach wykształceni, a jakże wydawało im się, że bardzo moralnie. I wchodzili do pokojów, gdzie studenci pozostawili swoje rzeczy. I zaczęli mapać na różne książki, spółki, oglądać. I nie jeden tam równowartość finansową. Bo im się ta książka spodobała i tyle, ile kosztuje, zostawił pieniędzy i zabrał sobie. Przecież to jest ohydna kradzież. Nie wolno. Jakie ma prawo zabierać komuś jego rzecz, jego książkę? To nic, że dał równowartość pieniężną.
Ale to może mieć inną wartość, a poza tym, co jest do tego? W ogóle to powinien od razu jakąś trzciną po rękach dostać za dotykanie swojej rzeczy. Dlaczego? Wierzę. Nie ma prawa do tego. Tak samo wszelkie myszkowanie w tych rzeczach. Ktoś jest kogoś w domu i z ciekawości otwiera jakieś tam szaty, szuflady, patrzy, co tam jest. To jest kradzież czystej wody, bo przywłaszcza sobie informacje nieprzeznaczone dla siebie, ograbia właściciela z jego prywatności, z jego intymności. Tak samo wszelkie podglądanie, czytanie cudzych listów, z wyjątkiem wyższej konieczności. Na przykład to musi czasem, to muszą czynić czasem służby kontrwywiadu. Oczywiście nie chodzi o takie nagminne szpiclowanie, jakie się dzieje w naszym współczesnym świecie, tylko rzeczywiście w warunkach wyższej konieczności. Dla dobra ojczyzny, na przykład dla ochrony, wówczas to jest uzasadnione. Ale nie inaczej. Podobnie też jest, nie jest grzechem wzięcie cudzej własności w warunkach ekstremalnych, na przykład głodu takiego, że zagrożone byłoby życie czy zdrowie człowieka. Wtedy dla siebie czy innych bliskich osób towarzyszących można na przykład na cudzym terenie upolować zwierzę, czy zerwać owoc, czy jakieś kłosy zrywać po drodze. Owszem, to wszystko wolno, jeżeli to jest dla ratowania życia ludzkiego. Ale są warunki ekstremalne. I wtedy to nie jest to kradzieżą, nie jest to grzechem. Może być też taka sytuacja, że ktoś sobie wcale nie przywłaszcza cudzej własności, tylko no, działa, znam taki przypadek na przykład. Człowiek, który no, po prostu pod tym względem nieskazitelny, jakby rękę sobie dał uciąć, że on by grosza nie wziął, ani nawet śmierć grosza cudzego. Absolutnie mowy na to. Ale no, w dobrej wierze, bez wiedzy właściciela, jaką rzecz wynosi, po to, żeby na jakiś czas udostępnić komuś innym. On o tym nie wie, nawet nie podejrzewa, ale to jest też kradzież. Bo to jest pozbawienie właściciela możliwości dysponowania, chociażby czasowej, dysponowania swoją własnością. Tego robić nie wolno. Zawsze należy się zapytać, czy mogę to pożyczyć, czy mogę to zabrać. Ale nigdy bez wiedzy, bez woli właściciela. To już jest kradzież. Tak samo wracam do sprawy tego oglądania cudzych rzeczy, tam jakiegoś ciekawskiego czy czegoś takiego. Jesteś w czyimś domu, zaciekawiła cię jakaś książka na przykład na półce. Zapytaj się. Co to jest na półce tam? A czy mogę wziąć i sobie obejrzeć? I wtedy jest wszystko w porządku. Ale jeżeli nie, jeżeli gdzieś tam oglądasz coś, co nie jest przeznaczone dla ciebie, samowolnie zabierasz, przeglądasz, wyszukujesz tam, no chyba, że już jest taki układ, że wiadomo, że to wolno robić. Inaczej to jest też jakaś forma kradzieży. Tak samo podsłuchiwanie, czytanie jakichś cudzych listów, pamiątek, oglądanie. Czasami to jest ograbianie człowieka z jego bardzo intymnej sfery. I chociaż to wydaje się, że to nic takiego, no wziął tam, spojrzał, bo go zaciekawiło, tak? Ale to jest ograbienie kogoś z jego intymności, czyli rzecz w gruncie rzeczy obydwu. Dlatego też cokolwiek było cudzego, cudzą własnością, cokolwiek to jest. Niekoniecznie pieniądze, niekoniecznie rzeczy materialne, to może być informacja, to może być jakaś pamiątka, to może być cokolwiek, cokolwiek by to było. Czy ktoś inny dysponuje, bo to jest jego. Nie wolno mi tego z tego powodu. A jeśli mnie coś ciekawi i chciałbym poznać, to tylko za wiedzą i zgodą właściciela. I w ten sposób postępuję. Nigdy w życiu nie kradnąc, nie łamiąc tego siódmego przykazania,
Pozwalamy Panu Bogu realizować Jego zbawienne plany względem każdego z nas. I oby tak zawsze się działo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.